witajcie. Kolejny poniedziałek, nowy tydzień, 18 kwietnia. Już godzina 11. Już chwilę jestem w drodze. Dzisiaj do objechania trzech dealerów. Pierwszy w Olsztynie, Renault. Drugi dealer w Gdańsku, Hyundai. I na pusto przelecę do Bydgoszczy. Przejadę do Bydgoszczy i Bydgoszczy Fiata będę miał do odbioru. Na razie jeszcze na drodze numer 7 do Olsztyna, aktualnie jakieś 180 km, 2,5 godziny powinienem być. W tym tygodniu zaczynam taką trasę, tak zwaną trzydniówkę. Kiedyś się bardzo rzadko u nas w firmie takie trasy były, teraz coraz częściej. Polega to na tym, że wracam jutro z Gdańska, wrócę, bo to nie obrobię takiej trasy w 9 godzin. Jutro wracam, od razu ładuję i jadę do Rzeszowa, no i wracam w środę. Tak więc trasa trzydniowa, ostatnio coraz częściej. Ale nadal bez tragedii, z tego co było. Jak zapewne słychać, to nie słychać stukotu, co usłyszane na poprzednich filmach. Mam nowe opony z przodu, wyważone koła, nic nie trzęsie, nie furgocze, zupełnie inna jazda. Wcześniej były założone chińskie Infiniti. Na suchym całkiem niezłe opony, bardzo ładnie się ścierały, ale na mokrym to... Na mokrym nie było w ogóle hamowania. Zero hamowania i trafiły do kolegi do przyczepy, bo ten sam rozmiar. On miał wystrzał, brakowało mu opony, tak więc moje przednie prowadzące opony są kolegi w przyczepie, a ja mam nowe Matadory. No to akurat mieli na składzie wulkanizacji na szybko, więc takie mam. Wolałbym jakieś Dunlopy lub Continentale, które były, jak wsiadałem na ten samochód, były Continentale i faktycznie była bardzo dobra jazda na nich. Chociaż no, te Matadory póki nowiutkie, no, nie mam też zastrzeżeń. Też one szybko ząbkują. Równo też się wycierają, ale lepsze to niż nic. Przede mną odcinkowy pomiar prędkości, ta kamera na górze, do
końca nie wiadomo, czy działa. Nie znam jeszcze osoby, która by dostała z tego jakiś mandat. Ale lepiej zwolnić. Tak dla przypomnienia, na takiej drodze auto ciężarowe z przyczepą 70 na godzinę. Nikt tak nie jeździ. Na dobrą sprawę martwy taki chyba przepis trochę. No, chociaż policja czasami lubi to wykorzystać, ale no, w terenie niezabudowanym, no nie słyszałem, żeby u kogoś za to ukarali, jak przekracza prędkość. Jak jest teren zabudowany, to pewnie też dużo osób nie wie. Wiem, że nawet spora część kierowców zawodowych, no pewnie już o tym po prostu nie pamiętam. A kiedyś się o tym uczyli. Jak jest podniesiona prędkość, dopuszczalna prędkość, tak, maksymalna, czyli ogólnie w terenie zabudowanym jest 50, a na pewnych odcinkach może być na przykład 70 albo 80, to samochodów ciężarowych tego nie dotyczy i powinny jechać 50 na godzinę. No i do tego policja już się lubi czepiać, tak? Chociaż według mnie to już po prostu jak nie mają czego, albo mają za mało wystawionych mandatów, to się czepią. To wszyscy jadą równo i tyle, a tak jakby ciężarówki teraz przez miasto jeździły 50 na godzinę, gdzie wolno 80, no to każdy by marudził, że zawali drogi jadą. No i to już koniec pomiaru. Można przyspieszyć. Chociaż niedawno przeczytałem, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że fotoradary i odcinkowy pomiar jest nielegalny i na tej podstawie można by się odwoływać. Ale lepiej chyba uważać, nie dać się złapać i się później nie kłócić niepotrzebnie. Pierwszy zjazd na S7, zjazd tutaj na rączki frontonowo i takie tam Orlen, widać po lewej. Jakby ktoś był głodny. Ryba w zestawie za 12 zł. Ja tutaj czasami jem, jak się tankuje, to za 200 litrów się dostaje akurat talon do zrealizowania w sklepie albo w barze i za 12 zł jest zestaw z rybą. Bardzo dobry. Także kolejna podpowiedź, gdzie zjeść. Zatankowanie. Kończy się droga S7.
wjazd na S51, który jest ze 4 km. No i później 50 jedynką do Olsztyna. Będę musiał się przycisnąć przez całe miasto. Mam nadzieję, że o tej godzinie nie będzie to problemem. Salon Renault jest dosłownie po drugiej stronie miasta. Na wylocie na Bezlety chyba. Chyba jakoś tak tam. Z tamtego końca. No i tak tutaj tą drogą 51. I później jak już obrobię Renówkę, to pokieruję się 16 do Ostródy. I z Ostródy znowu na 7 do Gdańska. Nie jest dzisiaj co podziwiać. Piękna pogoda, słoneczko, trochę zimno, 11 stopni, ale jest ładnie. A raczej remont, budowa drogi do samego Olsztyna, to jest 51, ma pójść. Tam już jakiś kawałek obwodnicy jest, tamtej strony Olsztyna. Krótki, bo krótki, ale jest, no i chyba to połączą. I skończy się męczący przejazd przez Olsztyn. Chociaż w dobrych godzinach to się przejeżdża, raz, dwa. A w godzinach szczytu to godzina mało.
wygląda wjazd do Renault w Olsztynie. Jak nie ma dużo samochodów, które się pchają, to żaden większy problem. Papierek, taki protokół, nie jest dużo pisania. Mam nadzieję, że w blisko 15 minut się uda ogarnąć, a jak nie, to jest czas, nie ma pośpiechu. Dzisiaj jest wszystko do ogarnięcia, bez problemu. I działam. Zdana i w sumie mając świadomość takiej trasy trzydniowej i że nie muszę się śpieszyć, bo do końca nie wiadomo o której, czy będą gotowe na jutro samochody, jak to będzie wyglądać jutro, to nie śpieszyłem się, pół godzinki na spokojnie. Tam jeszcze musiałem przestawić samochód, bo trochę zostawiłem kogoś, osobówkę, ale tak ciasny wjazd, ale w sumie pół godzinki takiej pauzy i jadę, przyciskam się przez Olsztyn, jeszcze w miarę przyzwoita godzina bez korków większych, wpychają się. Nie lubię tego, zamiast wcześniej się ustawić na pas, to kombinację później. A dobra, na spokojnie, bez pośpiechu. Tutaj po drodze 16 do Ostródy jest taki parking. Nigdy na nim nie stałem, ale mam dzisiaj zamiar dokręcić pół godziny kolejnej pauzy, żeby mieć czyste konto do jazdy nad jeziorem. Właśnie nie kojarzę, czy tam nie ma jakiegoś zakazu dla ciężarowych, ale fajnie by było tam stanąć. Ale chyba coś kojarzę, że można. Zjechałem na parking, tak jak mówiłem wcześniej, parking nad jeziorem, na drodze numer 16, przed 10 km gdzieś przed Ostródą. Taki fajny parking, zaraz Wam go pokażę i przy okazji pokażę Wam Hyundai'a H350. Na ostatnim filmie go zachwalałem, może fajny, to sami ocenicie. Chodźmy. Przy okazji, zobaczcie, nowe gumy, trochę przytarte, ale tylko zędzelki wdarły się. A tu parking jest.
jest parking. Nie za duży. Ale miejsce super. Na odpoczynek. Pierwsza klasa. No to Hyundai. H350. Nie wiem, czy wy widzicie, ale ja w tym nadwoziu widzę dużo podobieństwa do Sprintera. Co mi się rzuca mocno w oczy w podobieństwie, no, gotowanie tylnych resorów. Z tej pozycji auto widzę bardzo często i od razu mi się to rzuca w oczy, że jest jak w Sprinterze. Teraz środek. Jakość wykonania naprawdę przyzwoita. Uporządkowanie przełączników. Zegar. No nie zabrałem kluczyków ze sobą. Zostawiłem w kabinie. To wam nie pokażę. Jedyne co mi się nie podoba, to jest niebieskie podświetlenie, ale to jak w Hyundai'u. Nie lubię niebieskiego podświetlenia. Odsuwanie na kubeczki. Fajne. To jest mój aktualny faworyt wśród małych samochodów dostawczych. Już pod Hyundai'em w Gdańsku. Niestety padła bateria i nie nakręciło się, tak mi się przynajmniej wydaje, no bez to chwilę, bo jeszcze nie sprawdzałem, ale nie nagrało się, nie nagrał się dojazd pod salą przez miasto, a nic straconego. Tak myślę. Całą drogę od Ostródy nawijałem z kolegą przez telefon. Zadzwonił. Wewnątrz firmy mamy za darmo. I tak sobie często gadamy do bólu. Bo co tu robić na tych naszych drogach? Dobra. Tak trochę słabe miejsce do rozładunku, bo przy dość ruchliwej trzypasmowej ulicy, o, i ktoś się za mnie właśnie, bo za mną właśnie ustawił. No dobra, może go zaraz przepędzę.
przy okazji zjazdu pokażę jeszcze podświetlenie zegarów, o tyle co widać, jak to wszystko tu pracuje. Widzicie, niebieskie kontrolki. Nie lubię tego. Tu jest taki... Tarcze zegarów są na biało, a środek jest takim delikatnym błękitnym podświetleniem. Dojeżdżam już do ostatniego salonu. Bydgoszcz, tak. Salon Fiata. Tu już chyba nie będę dalej jechał. Jak już się zatrzymam, to już zacznę kręcić pauzę 9-godzinną. Bo już mi zostało chyba mało czasu. Muszę sprawdzić na tachografię. Jak mam tam jakieś 40 minut, pół godziny, to już stoję. Jakbym miał, może miał więcej, to jeszcze pojadę.
Ale już mi się nie chce. Zaraz się okaże.